Witam Was serdecznie na kanale Archiwum Mroku. Na samym wstępie taki disclaimer. Będziemy dzisiaj mówić między innymi o sprawach okaleczonych zwierząt, więc nie jest to temat ani łatwy, ani przyjemny. Postaram się ograniczyć graficzne szczegóły do minimum, ale jeśli w jakiś sposób Ci nie odpowiada, po prostu zrezygnuj z dalszego słuchania. Może zacznijmy od podstawowej wiedzy. Kim jest skinwalker? Po angielsku skin oznacza skórę, walker to piechur. Potraktujemy to słowo jako nazwę własną i nie będę starała się jej przetłumaczyć, bo w każdym jak dotąd wymyślonym wariancie brzmi po prostu dziwnie. A więc Skinwalker to człowiek, który według wierzeń rdzennych mieszkańców Ameryki, a zwłaszcza plemienia Navajo, jest w stanie zmienić się w dowolne zwierzę. Najczęściej jednak przemienia się w kojota, wilka, lisa czy orła. Jego paranormalne moce umożliwiają mu nie tylko transformację, ale także opętywanie zarówno ludzi, jak i zwierząt, którymi na odległość mogą sterować niczym marionetkami na sznurku. Skinwalker ponoć potrafi przemieszczać się z miejsca na miejsce z zawrotną prędkością. Mogą wywoływać choroby zarówno ciała, jak i umysłu. Jedynym sposobem, aby pozbawić życia potwora, jest wypowiedzenie jego prawdziwego imienia. Ich miejscem bytowania zazwyczaj są cmentarze czy głębokie jaskinie. Niektórzy wierzą, że krzyki potwora są bardzo podobne do odgłosów polującej pumy. Rdzenni mieszkańcy Ameryki wierzyli i wierzą do dziś, że skinwalkerem może stać się osoba, która przejawia niezwykły talent uzdrawiania czy też komunikacji z duszami przodków. Zamiast jednak wykorzystywać swe moce do czynienia dobra, wybieram mroczną ścieżkę, z której nie ma powrotu. Aby przemiana mogła się dokonać, musi poświęcić życie jednego z członków rodziny. Zazwyczaj jest to brat lub siostra. Za dnia egzystuje pośród ludzi ze swojego plemienia, nosząc na plecach niczym pelerynę skórę ze zwierzęcia, w które zamienia się w nocy. To właśnie dlatego członkowie plemienia Navajo mieli zwyczaj ubierania się w skóry drapieżników, aby ochronić się przed prawdziwym potworem. Wierzono, że skinwalkerzy są częścią tajnego stowarzyszenia, którego przywódcą jest najstarszy członek zgromadzenia. Miał on posiadać największe moce i najdłuższy staż w transmutacji. Miejscem spotkań zazwyczaj były groty skalne. Odbierali życie nie tylko dla przyjemności, czy też z osobistych pobudek, ale przede wszystkim po to, aby przetrwać. Skinwalker bowiem żywi się energią życiową swoich ofiar. W 1864 roku plemię Navajo zostało przepędzone z ich ziemi przez amerykańską armię. Zmuszono ich do pierwszej wędrówki do Fort Sumner w Meksyku. Przez następne cztery lata ludzie zmagali się z okropnymi warunkami sanitarnymi, głodem i chorobami. Wielu z nich zmarło. Mówi się, że w trakcie tych czterech lat niektórzy z członków plemienia podjęli decyzję, aby przemienić się w skinwalkera. Wierzyli, że tylko tak będą w stanie uciec przed okropnymi warunkami. Ci, którzy zrezygnowali z przemiany, żyli w ciągłym strachu, że współplemieńcy wrócą, aby się na nich zemścić. Po czteroletnim wygnaniu rząd pozwolił, aby plemię wacho wróciło do ojczyzny. Jego członkowie podtrzymywali jednak, że w ślad za nimi ruszyli skinwalkerzy. I choć warunki bytowe plemienia poprawiły się, w dalszym ciągu wierzono, że zło czai się w jego szeregach. Doprowadziło to do czystki w 1878 roku. Pozbawiono życia 40 członków plemienia, gdyż podejrzewano ich o bycie skinwalkerami. Indianie na wierzą, że samo mówienie o humanoidalnym potworze przynosi pecha. Lub też sprawia, że skinwalker zaczyna się tobą interesować. Takie trochę nie wywołuj wilka z lasu tylko w wersji paranormalnej. Teraz, kiedy zapoznaliśmy się pokrótce z kontekstem kulturowym i historycznym, przechodzimy do głównej części opowieści. Rancho Skinwalkera położone jest na północnym wschodzie Utah. Obejmuje 207 akrów ziemi. Graniczy z drugim pod względem wielkości rezerwatem plemienia Ute. On z kolei obejmuje 4,5 miliona akrów. Członkowie plemienia Ute twierdzą, że ich ziemia znajduje się w obszarze, gdzie występuje najwięcej skinwalkerów. Ponoć omijają samo rancho szerokim łukiem. Plemiona Ute i Navajo kiedyś walczyły ramię w ramię przeciw wspólnym wrogom. Wszystko się zmieniło, kiedy plemię Ute zaczęło porywać swoich sojuszników, sprzedawali ich jako niewolników w Meksyku. Co więcej, współpracowali z amerykańskim rządem w sprawie wypędzenia plemienia Navajo w 1864 roku, a o tym mówiliśmy przed chwilą. Od tamtej pory wierzono, że plemię Ute zostało obłożone klątwą przez Indian Navajo, a ich ziemia roi się od Skinwalkerów, którzy mieli wywrzeć na nich zemstę. Żebyśmy mieli jasność co do nazewnictwa, to wyjaśnię, że Rancho Skinwalkera nie zawsze się tak nazywało. Posiadłość przejmowała nazwę od nazwiska rodziny, która aktualnie tam mieszkała. Na przykład od 1905 roku do 1987 Właścicielami byli majersowie, więc analogicznie nazywano posiadłość ranczem majersów. W trakcie tych 82 lat, kiedy ziemia należała do tej rodziny, żaden z jej członków nie doświadczył zjawisk paranormalnych, a przynajmniej się tym nie chwalił. Tego samego nie można powiedzieć o ich sąsiadach. Z niewiadomych przyczyn w obrębie rancza dochodziło do wielu anomalii. W 1964 roku miejscowy przedsiębiorca Paul Peterson twierdził, że wychodząc z domu przyjaciela, zobaczył dużych rozmiarów latający obiekt. Trwał zawieszony w powietrzu, po czym obniżył lot i zatrzymał się nad pobliskim parkingiem. Peterson twierdzi, że z jego wnętrza obserwowały go istoty, które wyglądały całkowicie normalnie. Przemówiły do niego telepatycznie, pytając, czy chciałby się z nimi zabrać. Odmówił grzecznie, a statek odleciał. Widzicie, nawet kosmici mają dobre maniery. Ja z kolei zastanawiam się, czy impreza, z której wychodził, była zakrapiana. W 1970 roku mieszkaniec imieniem Ray Kelsey twierdził, że on, jak i 200 innych pracowników rafinerii, byli świadkami, jak statek kosmiczny zawisł nad wieżą wiertniczą, po czym odleciał. Sama wieża eksplodowała, a kierownictwo dało jasno do zrozumienia pracownikom, że nie powinni o tym nikomu mówić. W 1978 roku w lokalnej gazecie ukazały się historie kilku mieszkańców. Twierdzili, że nad pobliską wioską unosiły się obiekty latające, zaledwie 16 km od rancha. Przytoczyłam tylko kilka z setek historii o anomaliach i niewyjaśnionych zjawiskach z tamtych okolic. Z niewiadomych przyczyn pustynia Utah jest swoistym magnesem na paranormalne manifestacje. Nawet gdzieś czytałam, że mają tam takie powiedzenie Ciężko jest rzucić kamieniem, aby nie trafić kogoś, kto nie miał do czynienia z kosmitami. Terry i Gwen Sherman wraz z czterema pociechami kupili rancho w 1994 roku. Odkąd Majersowie wyprowadzili się w latach 80., posiadłość była niezamieszkana. Zanim jednak przenieśli się do Utah, mieszkali w Meksyku, gdzie Terry prowadził gospodarstwo. Jego specjalnością była hodowla krów rasy Black Angus. Wiele źródeł podaje, że Shermanowie byli mormonami. Z tego względu mieli wybrać właśnie Utah. Stan, który jest znany ze swojej otwartości względem tej religii. Dane z 2022 roku wykazują, że 68% tamtejszej populacji jest właśnie tego wyznania. Jeden z warunków sprzedaży obligował rodzinę do zgłaszania wszelkich prac na terenie rancza, które dotyczyłyby naruszania ziemi. Jeśli chcieli wykopać na przykład studnie, najpierw musieli zapytać o zgodę poprzednich właścicieli. Prośba była co najmniej nietypowa. Skoro Majersowie sprzedali rancho i oficjalnie było ono własnością Shermanów, to dlaczego musieli prosić o pozwolenie? Co dziwniejsze, Tery się zgodził. Już pierwszego dnia, podczas przeprowadzki, Teres zauważył coś bardzo dziwnego: mianowicie na wszystkich drzwiach, od wewnątrz i z zewnątrz, zamontowano olbrzymich rozmiarów zasuwy. W oknach zamontowano kraty. Z jednej i z drugiej strony domu w ścianie osadzono łańcuchy z metalowymi kółkami na końcach. Teremu przyszły na myśl dwa wyjaśnienia: albo poprzedni właściciele trzymali w domu bardzo duże i groźne psy, Albo byli paranoikami. Biorąc pod uwagę lokalizację domu i odosobnienie, nie byłoby to aż tak dziwne. Kiedy rodzina wypakowywała pudła z ciężarówki, zauważyli, że jakieś zwierzę zbliża się w ich kierunku. Obserwowali z rosnącym niepokojem, jak dystans pomiędzy nimi maleje, jak gdyby chciało zaatakować. Kolm Kehler w swojej książce pod tytułem Polowanie na skinwalkera tak opisuje to wydarzenie cytuję. Zwierzę swobodnym truchtem zbliżyło się do rodziny, jakby obojętnie, ale zdeterminowane, by nawiązać kontakt. Wydawało się być całkowicie oswojone. Ed, ojciec Terego, spojrzał w kierunku zagrody, gdzie pasły się cielęta. Zwierzę zatrzymało się w odległości trzech metrów od zgromadzonych, a do ich nostrzy doleciał zapach mokrego psiego futra. Ed podobnie jak Terry miał ponad 2 metry wzrostu, a bestia podobna do wilka sięgała mu niemal do klatki piersiowej. Kehler pisze, cytuję, Ogromne mięśnie przebijające się spod czarno-szarego futra były widoczne jak na dłoni. Oczy miały niesamowity odcień jasnego błękitu. Jego spojrzenie przenikało na wskroś. Ed schylił się i pogłaskał stworzenie po głowie. Mężczyzna poczuł ucisk w żołądku. Nawet oswojony wilk nie powinien być tak spokojny. Coś było mocno nie w porządku. Zwierzę obeszło z wolna rodzinę. Tad i Kate, dzieci państwa Shermanów, zasugerowały nawet, żeby zatrzymać zwierzę. Wtedy to właśnie wilk pobiegł w stronę zagrody i zaatakował jednego z cielaków, próbując go z niej wyciągnąć. Terry i Ed złapali za drągi i zaczęli nimi tłuc zwierzę w desperackim akcie ratowania cielęcia. Tat, na prośbę ojca, pobiegł po broń. Tery wymierzył i oddał strzał, trafiając w klatkę piersiową zwierzęcia. Wilk zdawał się nie zauważać rany postrzałowej i w dalszym ciągu szarpał zdobycz. Mężczyzna oddał jeszcze trzy strzały i dopiero po ostatnim napastnik wypuścił cielaka i zaczął się wycofywać. Jak twierdzą świadkowie zdarzenia, ranne zwierzę nie wydało z siebie żadnego dźwięku, a nawet nie zaobserwowano śladu krwi. Tery wiedział, że wilk powinien już nie żyć, a mimo tego stał tam, wodząc wzrokiem od rodziny do cielaka. Mężczyzna poprosił, aby syn przyniósł mu strzelbę o znacznie większym kalibrze. Otrzymawszy broń, wymierzył i oddał strzał. I znowu nic. Następna kula wyrwała garść sierści z ciała wilka, a on nawet nie wydał z siebie pisku. Przez następne kilka minut człowiek i zwierzę mierzyli się wzrokiem. Po czym czworonuk odwrócił się spokojnie i odszedł, znikając w pobliskich zaroślach. Teres zdawał sobie sprawę, że cokolwiek to było, stanowi poważne zagrożenie dla jego hodowli, a co za tym idzie biznesu. Musiał wyśledzić to zwierzę i zabić. Poprosił ojca o pomoc i razem udali się w pogoń. Ślady zwierzęcia były doskonale widoczne na mokrej ziemi, a nagle urywały się. Zbadali teren wokół, ale niczego nie znaleźli. Zupełnie jak gdyby czworonóg rozpłynął się w powietrzu. Przez następne dwa tygodnie na farmie Shermanów panował spokój. Do czasu. Pewnego dnia Gwen wracała z zakupów, wyszła z samochodu, aby zamknąć za sobą bramę. Wróciwszy za kierownicę, poczuła się bardzo nieswojo. Spojrzała w prawo, za oknem kierowcy stał olbrzymich rozmiarów wilk. Był tak wysoki, że musiał zginać kark, aby zajrzeć do środka. Stał tak blisko, że oddychając, tworzył parę na szybie. Głęską konstatowała, że nie było to to samo zwierzę, które postrzelił jej mąż dwa tygodnie wcześniej, lecz bardzo podobne, z tymi samymi świdrującymi niebieskimi oczyma. Bezpośrednio za nim stał drugi wilk, który wyglądem bardziej przypominał ogromnych rozmiarów psa. Gwen przerażona wcisnęła gaz do dechy i odjechała. Dla Shermanów stało się jasne, że muszą coś zrobić w tej sprawie. Udali się więc do lokalnego biura plemiennego, żądając, aby zrobiono porządek z panoszącymi się wilkami. Wyobraźcie sobie ich zaskoczenie, kiedy prośba spotkała się z krzywymi spojrzeniami i uśmieszkami. Ponoć na tych ziemiach ostatni raz widziano wilka ponad 70 lat wcześniej. Pracownica biura delikatnie zasugerowała, że być może Gwen pomyliła wilka z kojotem. Wkrótce po tym wydarzeniu cała rodzina przekonała się, że ziemię te zamieszkują nie tylko olbrzymich rozmiarów wilki, ale także inne zwierzęta, które były w jakiś sposób zniekształcone lub po prostu nie miały prawa bytu w pustynnym rejonie Utah. Kolorowe ptaki, niczym żywcem wyjęte z amazońskiej dżungli, obsiadywały gałęzie pobliskich drzew. Olbrzymich rozmiarów pająki o dziwnym ubarwieniu. Raz nawet widzieli zwierzę podobne do hieny, tyle że jej ogon był krótki i puszysty jak u lisa. Przedmioty znikały, by kilka godzin później pojawić się w całkowicie innym miejscu, co samo w sobie nie mroziło krwi w żyłach, ale wprowadzało zamęt i uczucie niepokoju. Domownicy zaczęli kwestionować swoje własne zdrowie psychiczne. Pewnego dnia Gwen chciała wziąć kąpiel. A więc zabrała ze sobą ręcznik i szczotkę do włosów, położyła je na umywalce. Kiedy wyszła spod prysznica, odkryła, że przedmioty zniknęły. Pomyślała to, co zapewne większość z nas w podobnej sytuacji, czyli skleroza nie boli, ale trzeba się nachodzić. Rzecz w tym, że znalazła wcześniej wspomniane przedmioty kilka godzin później w zamrażalce. Innym razem, wróciwszy z zakupów, rozpakowała je i weszła na kilka chwil z kuchni. Kiedy wróciła, wszystkie produkty były z powrotem w torbach. Wtedy przestraszyła się nie na żarty. Obawiała się bowiem, że zaczyna mieć poważne problemy z pamięcią. Chciała nawet pójść z tym do lekarza. Okazało się jednak, że nie tylko ona doświadcza podobnych problemów. Terry wszedł do kuchni w parszywym nastroju, żądając wyjaśnień: kto zabrał przyrząd, którego używał do kopania dołków pod ogrodzenie. Odłożył go na minutę lub dwie, a gdy znów chciał z niego skorzystać, już go tam nie było. Logicznie stwierdził, że ktoś musiał go zabrać. Przyrząd ważący kilkanaście kilogramów sam z siebie nie zniknął. Jednak wszyscy domownicy w tym czasie znajdowali się w domu. Kilka tygodni później znaleziono go na drzewie. Podobna historia powtórzyła się kilka dni później, tym razem zniknął pas z narzędziami Terego. Przez następne tygodnie rodzina budziła się każdego ranka i odkrywała coraz to nowe dziury wykopane na ich posiadłości. Nie były to małe wgłębienia, które mogłyby być dziełem zwierząt, ale duże kratery, każdy tej samej wielkości. Ich brzegi były równe i gładkie. Dla Shermanów było jasne, że posiadłość nawiedza energia, która mimo tego, że była niewidoczna, posiadała ogromną siłę. Pewnego dnia do drzwi zapukał nieznajomy, tłumacząc, że jest przekonany, iż na farmie rezyduje bardzo potężny byt. Zapytał, czy mógłby pomedytować na ich działce. Tery wspomina, że uznał tę prośbę za co najmniej dziwną, ale postanowił się zgodzić. Razem z synem zaprowadzili nieznajomego na środek pola. Ten usiadł na ziemi i zaczął medytować. Tery i Tad oddalili się nieco, pod nosem komentując zachowanie gościa. Przez kilka chwil nic się nie działo, gdy nagle, jak twierdzi Tery, przez pole przetoczyła się potężna fala energii, niemalże zwalając ich z nóg i przygniatając źdźbła trawy do ziemi. Niewidzialne pole siłowe przemieszczało się w kierunku nieznajomego. A gdy zatrzymało się przed nim, trzej zebrani usłyszeli potężny ryk, jak gdyby lwa. Widzieli też, jak trawa ugina się pod naporem energii. Mężczyźni, co zrozumiałe, byli przerażeni tym doświadczeniem. Nieznajomy podziękował grzecznie, odjechał i nigdy już nie wrócił. Pewnej nocy Tery, jego syn Tad i bratanek, który przyjechał w odwiedzinę, postanowili wybrać się na spacer, jako że ten ostatni był typowym mieszczuchem, wuj postawił sobie za punkt honoru, pokazanie chłopcu, że życie na farmie też ma swoje plusy. Spacerowali już jakiś czas, kiedy to nagle zauważyli dwa światła zbliżające się do granicy ich posiadłości. Z góry założyli, że to był samochód. Tery od razu się zdenerwował. Nie był to bowiem pierwszy raz, kiedy je widział. Przypuszczał, że były to osoby wchodzące na teren prywatny bez pozwolenia, szukające paranormalnych wrażeń, z których słynęła okolica. No i jak dotąd nie reagował. Obudził się w nim jednak duch starego, dobrego Jankesa, szepczący, wara ci od mojej ziemi. Spacerowicze biegiem ruszyli w tamtym kierunku. Ktokolwiek siedział za kierownicą, nie był w stanie ich zauważyć, gdyż panował zupełny mrok. A mimo tego zaczął się wycofywać, jakby spłoszony. Chcieli za wszelką cenę dogonić pojazd i zapobiec ewentualnym zniszczeniom ogrodzenia. Znajdowali się bowiem w znacznym oddaleniu od głównej bramy. Więc aby wyjechać z posesji, intruz musiałby starenować siatkę. Biegli ile sił w nogach, ale wciąż nie byli w stanie dogonić pojazdu. Światła znikały na kilka chwil, by zaraz pojawić się kilkadziesiąt metrów dalej. Ku ich zaskoczeniu nie słyszeli też silnika, choć noc była bezwietrzna i spokojna. Kiedy dotarli do kręca posesji, w miejscu, gdzie ogrodzenie spotykało się pod kątem 90 stopni, byli przekonani, że teraz uda im się złapać żartownisia. Nie było innej drogi ucieczki. Zbliżyli się do świateł ostrożnie, kiedy nagle te poderwały się w górę bezszelestnie. Na tle nieba dostrzegli, że nie był to samochód terenowy, a latający podłużny obiekt wielkości dużej lodówki. Stali oni miali, obserwując, jak spokojnie oddala się, a światła giną w mroku nocy. Chłopcy spojrzeli na Terego, oczekując wyjaśnień. A ten stał blady jak ściana i tylko kręcił głową. Kilka tygodni później także Głę doświadczyła podobnego zjawiska. Przechadzała się wieczorem z mężem, gdy nagle usłyszeli dziwny, metaliczny dźwięk dochodzący jakby z góry. Przystanęli zaciekawieni. Wkrótce potem dostrzegli światła i źródło dźwięku. Kiedy małżeństwo tylko się do niego zbliżyło, obiekt podrywał się z ziemi, po czym bezszelestnie lądował. Czynność ta powtórzyła się kilkukrotnie. Zanim Terry zdążył przezwyciężyć strach i zastąpić go frustracją, latająca anomalia zniknęła. Nie było to ani pierwsze, ani ostatnie tego typu spotkanie. Obiekty latające były często widywane nad ranczem szarmanów, dając znać o swojej obecności światłami, rzadko dźwiękiem. Terry w niedługim czasie nabrał zwyczaju nocnych wędrówek po posiadłości. Chciał upewnić się, że nic nie zagraża jego rodzinie i inwentarzowi. W który zainwestował naprawdę spore pieniądze. Wielokrotnie był świadkiem odlotu obiektów, które pojawiały się w różnych częściach posiedłości, a zauważone znikały. Pewnej nocy Gwen została sama w domu. Mąż wyjechał w sprawie biznesowej, a dzieci nocowały u znajomych. Zjadłszy samotną kolację, wyjrzała na zewnątrz zaalarmowana światłami. Zastanawiała się, kto też mógł przyjechać o tak późnej porze i dlaczego nie słyszała silnika. A co najważniejsze, dlaczego nieproszony gość zaparkował w szczerym polu. Widziała wyraźnie, jak z pojazdu ktoś wychodzi. Stoi przez kilka chwil wpatrując się w kobietę, po czym na powrót wsiada i odlatuje. Tak, odlatuje. Jak twierdzi Gwen, była tak przerażona, że od razu zadzwoniła do męża, aby natychmiast wracał do domu. On, w przeciwieństwie do rzekomych gości nie z tej ziemi, nie miał zdolności teleportacji, więc zjawił się dopiero następnego dnia. Wspólnie udali się w miejsce, gdzie zaparkowała maszyna i odkryli ślady butów. Jak dotąd Terry miał teorię, że obiekty latające są w jakimś stopniu powiązane z wojskiem Stanów Zjednoczonych i tajną operacją. Przyznaje jednak, że kiedy zobaczył ślady butów, jego teoria legła w gruzach. Były długie na około 45 cm, całkowicie gładkie, o wyraźnie zaokrąglonej pięcie. Wojskowi mają obuwie z traktorkową podeszwą, ale to pewnie wiecie. Po tym zdarzeniu Terry stanowczo zabronił dzieciom wychodzenia na dwór po zmroku. Gwen także zrezygnowała z wieczornych spacerów, choć niechętnie. Po raz pierwszy dopuścili do siebie myśl, że mogą być w niebezpieczeństwie, przed którym nie są w stanie się obronić. Wkrótce cała rodzina była świadkiem, jak niebo niemalże co noc rozbłyska na północy dziwnymi, pomarańczowymi światłami, które miały określony kształt. Najczęściej przypominały kule. Wisiały nad linią drzew około kilometra od domu Shermanów. Terry co noc siadał na wysokim pięku, w dłoni trzymając strzelbę z noktowizorem i obserwował ten pozaziemski spektakl. W jego głowie zaczynała kiełkować teoria, jakoby rodzina doświadczała przenikania się światów. Doszedł do takiego wniosku, siedząc pewnej nocy i obserwując kulę pomarańczowego światła. Jak twierdzi, w pewnym momencie w okręgu powstało rozdarcie i był w stanie dostrzec skrawek błękitu, jakby nieba. Kilka dni później był świadkiem, jak sporych rozmiarów obiekt wylatuje z nowego rozdarcia i znika na tle rozgwieżdżonego nieba. Mężczyzna był przekonany, że ich posiadłość stała się swoistym portalem, przez którego swobodnie mogą przemieszczać się przybysze z innych wymiarów. Terry był farmerem z krwi i kości. Praca, choć ciężka i czasem niewdzięczna, przynosiła mu wiele satysfakcji. Jak już wcześniej wspomniałam, zajmował się hodowlą krów Black Angus. Jest to wyjątkowo droga szkocka odmiana bydła domowego, hodowana dla mięsa na której kupno poświęcił znaczną sumę. Każdej nocy skrupulatnie liczył sztuki. Gdzieś na przełomie grudnia i stycznia zaczęły się dziać dziwne rzeczy z jego inwentarzem. W samym środku burzy śnieżnej zaginęła jedna z jego krów. Oczywiście od razu osiadłał konia i ruszył na jej poszukiwanie. Po dwudziestogodzinnej wędrówce z przerwami na posiłek wreszcie natrafił na wyraźne ślady zwierzęcia, Odciśnięte na mokrym śniegu. Od tego momentu wytropienie zguby miało być dziecinną igraszką. Po nitce do kłębka. Przynajmniej tak sądził. Jego wprawione oko od razu dostrzegło, że krowa po kilku metrach zaczęła biec, a jej ślady prowadziły wprost na środek pola. Pomyślał, że to nietypowe zachowanie. W podobnych sytuacjach zwierzęta jak i ludzie raczej szukają schronienia w zaroślach. Aby tam przeczekać najgorsze, a nie celowo wystawiają się na działanie tnącego wiatru. Tery zastanawiał się, przed czym zwierzę mogło uciekać, skoro jego ślady były jedynymi, jakie znalazł. I nagle, na środku szczerego pola, trop się urwał. Kilka ostatnich kroków wciąż wskazywało na bieg, a później pustka, jak gdyby zwierzę rozpłynęło się w powietrzu. Przez następne kilka miesięcy zniknęły jeszcze cztery krowy, a jednego cielaka znaleziono martwego w pobliżu strumienia z ranami, które wskazywały na użycie ostrego przedmiotu. Tery był zdruzgotany odkryciem, nie tylko ze względu na okropną śmierć zwierzęcia, ale także poniesione straty materialne. Zdrowie psychiczne Gwen z każdym kolejnym dniem było wystawiane na próbę. Pogodziła się z faktem, że to nie ona traci rozum, ale coś bardzo dziwnego faktycznie dzieje się w jej otoczeniu. Czuła się wyjątkowo niekomfortowo w swoim własnym domu, jak gdyby coś obserwowało jej każdy krok i czekało tylko na to, aż opuści pokój, by znów coś spsocić, doprowadzając ją tym do szału. Jak przyznaje, sprawa z okaleczonym cielakiem także spędzała jej sens powiek. Już wcześniej słyszała o podobnych przypadkach od sąsiadów, ale nie dawała im wiary. Trzy miesiące później Tery znalazł kolejne okaleczone zwierzę. Tym razem jednak było w znacznie gorszym stanie. Rozpruto je od szyi po ogon i wyjęto wszystkie organy wewnętrzne. Przy ciele zwierzęcia Tery dostrzegł dziwną brązową substancję, którą początkowo wziął za krew. Jednak, gdy umoczył w niej palce, stwierdził, że jest bardzo zimna w dotyku pomimo wysokiej temperatury i paruje niczym ciekły azot. Zapach płynu przywodził na myśl chemikalia. Wsiadł czym prędzej na konia i pognał do domu po słoik, aby móc oddać ciecz do analizy. Kiedy wrócił, nie było po niej śladu. Początkiem 1996 roku Terry stracił jeszcze dwie krowy. Przed dniu ich śmierci otaczały je kule różnokolorowego światła. Według Terego ich organy usunięte zostały tak, jak i za pierwszym razem, z chirurgiczną precyzją. A procesy gnilne zdawały się zachodzić z opóźnieniem. Jak pisze Kehler, cytuję: Problemy Terego, choć doprowadzające do ekonomicznej ruiny, nie stanowiły wyjątku. Podobne przypadki rozsiane były bowiem po wszystkich stanach zachodnich i wielu wschodnich od wczesnych lat 70. Rozmawiałem z wieloma weterynarzami, którzy zachwycali się precyzją cięć. Między 1975 a 1977 w dwóch hrabstwach stanu Colorado odnotowano prawie 200 przypadków okaleczonego bydła. 4 września 1975 roku gubernator Colorado, Richard D. Lamb, poleciał do Pueblo, aby wziąć udział w konferencji Stowarzyszenia Hodowców Bydła. W jej trakcie powiedział: Cytuję: Nie możemy w dalszym ciągu winić drapieżników za te okaleczenia. W samych latach 70. zaobserwowano podobne przypadki w 15 stanach. Lokalne władze oczywiście wszczęły dochodzenie, ale nie złapano winowajców. Kehler twierdzi, że większość przypadków ma cechy wspólne, takie jak szybka śmierć zwierzęcia, brak śladów walki, czy też tego, że zwierzę zostało skądś przeniesione. Na miejscu zdarzenia nie odnajdywano śladów opon czy butów. Dla wielu policjantów tego typu zbrodnie podpadają pod kategorię A nie wart uwagi, B bydło padło ofiarą trapieżników. Sprawa zamknięta. Są jednak tacy, którzy nie bagatylizują sytuacji i podchodzą do niej bardzo profesjonalnie, starając się rozwiązać zagadkę. Niestety, zazwyczaj brak dowodów na miejscu zbrodni sprawia, że sprawa staje w martwym punkcie. Późną wiosną 1996 roku Terry Gwen i Tad stali oparci o zagrodę, oglądając pasące się konie. Zmierzchało. Nagle z pobliskich zarośli wyłoniła się kula niebieskiego światła zbliżając się zwolna w stronę zwierząt. Okrążyła je kilkukrotnie, ale czworonogi nie były przestraszone. Wstrząsały tylko grzywami, jak gdyby odganiając się od natrętnej muchy. Kula światła ruszyła w stronę rodziny, która w zdumieniu i przerażeniu obserwowała ten spektakl. Jak twierdzi Terry, nie był w stanie się ruszyć, sparaliżowany strachem. Kula wielkości piłki do bejsbolu zatrzymała się w odległości metra od Shermanów. Wnętrze orba poruszało się i wrzało niczym woda w garnku. Terry słyszał trzaskanie i energię statyczną, jaka dochodziła z kuli. Włosy na rękach i karku stały im dęba, jak gdyby powietrze było mocno naelektryzowane. Jak wspomina Gwen, nie wiedziała czy dzieje się tak ze strachu, czy przez to dziwne pole energetyczne emanujące z anomalii. Kobieta hiperwentylując zapaliła latarkę, którą trzymała w dłoni i skierowała promień światła w stronę kuli. Efekt był natychmiastowy. Anomalia cofnęła się i zniknęła w zaroślach. Jak twierdzi rodzina, jej lot był wyjątkowo płynny i inteligentny. Z łatwością omijała przeszkody. Przyszło im na myśl, że może ktoś nią steruje. Gwen opadła na kolana szlochając spazmatycznie. Tad trząsł się jak osika. A Terry zachował tyle przytomności umysłu, że pomógł dwójce jak najszybciej schronić się w domu. Tego wieczoru Shermanowie siedzieli w kuchni jedząc kolację, gdy w oknie znów pojawiła się niebieska anomalia. Rodzina nie mogła oprzeć się wrażeniu, że są obserwowani. Światła w kuchni zamrugały i przygasły, a kiedy kula zniknęła, wróciły do poprzedniego stanu. Cała trójka, mimo strachu, wybiegła na zewnątrz i obserwowała, jak kula przelatuje obok latarni, która także przygasa na moment. Kiedy zniknęła w zaroślach, rodzina wróciła do środka. Tej nocy nikt nie zasnął. Już od dłuższego czasu po okolicy krążyły plotki dotyczące rancza Shermanów. Były one jednak dość nieprecyzyjne. Okoliczna społeczność nie wiedziała, czy chodzi o duchy Skinwalkera, czy też UFO. Było jednak jasne jak słońce, że coś jest na rzeczy. Kwestią czasu było, aż całą sprawą zainteresuje się prasa. Terry drżał na samą myśl o rozgłosie. Jak twierdzi, był szanowanym biznesmenem i człowiekiem twardo stąpającym po ziemi. Nawet jeśli akurat przeżywał swoje osobiste trzęsienie Ziemi, nie chciał, aby inni się o tym dowiedzieli. Miał wystarczająco spraw na głowie. Jednak strach przed atakiem dziennikarzy spędzał mu sen z powiek. Kula niebieskiego światła pojawiła się jeszcze kilkukrotnie. Pewnego wieczoru Tery siedział na ganku w towarzystwie swoich trzech psów pasterskich. Pupile były nie tylko oczkiem w głowie rodziny, ale także pomagały w pracy przy inwentarzu. Spokój wieczoru przerwało pojawienie się anomalii. Psy zazwyczaj przyjaźnie usposobione zerwały się z miejsca, szczekając i warcząc. Rzuciły się na obiekt unisono, próbując z całych sił zatopić w nim zęby. Tery twierdzi, że był świadkiem jak intruz dosłownie drażnił się ze zwierzętami. Obniżał lot na tyle, aby psy próbowały go dosięgnąć, po czym wznosił się w powietrze. Ta zabawa trwała kilka minut, jak gdyby upewniwszy się, że są wystarczająco rozwścieczone, kula wyrwała do przodu, a psy pobiegły za nią. Terry wołał, aby wróciłem, ale bez echa. Zniknęły między drzewami, w dalszym ciągu ujadając jak szalone. Mężczyzna wspomina, że nagle usłyszał przeszywający pisk skowyt, po czym zaległa głucha cisza. Ogarnięty złym przeczuciem, udał się na poszukiwanie zwierząt. Kehler tak opisuje to, co zobaczył Tery. Cytuję: Poczuł smród spalonego ciała, kiedy tylko przekroczył granicę lasu. Dziesięć metrów w głąb była mała polanka. Na jej środku znajdowały się trzy okręgi wypalonej brunatnej trawy. Z kolei, w środku tych kręgów znajdowała się kubka szaro-czarnej masy. Smród spalonych psów był okropny. Kilka godzin później, podczas narady rodzinnej, państwo Sherman zdecydowali, że sprzedadzą farmę. Był lipiec 1996 roku, kiedy historia oranżu Shermanów w końcu trafiła do prasy. Wkrótce przyciągnęła uwagę jednego z najbardziej wpływowych naukowców ówczesnej Ameryki. I założyciela The National Institute for Discovery Science, Roberta Bigelow, w skrócie NIDS. Robert Bigelow, urodzony 12 maja 1945 roku, jest przedsiębiorcą w przemyśle astronautycznym i hotelarstwie. Założył sieć hoteli Budget Suites of America. Dzięki zgromadzonym funduszom założył Bigelow Aerospace i NIDS. W skrócie, gość ma szerokie zainteresowania i fundusze na ich realizację. NIDS to grupa, która zrzesza najwybitniejszych naukowców z różnych dziedzin nauki. Ich celem jest badanie zjawisk paranormalnych przy użyciu najnowocześniejszej technologii i szerokiej ekspertyzy. Jak się pewnie domyślacie, tego typu badania nie są chętnie sponsorowane przez rząd. Jednak Bob Bigelow, milioner z Las Vegas, na brak pieniędzy nie narzeka. Heller, autor książki Polowanie na Skinwalkera, należał do tej organizacji od lata 1996 roku. Tak opisuje swoje doświadczenie. Wkrótce po zatrudnieniu pracowników, którzy wybrani byli według ścisłych kryteriów, usłyszeliśmy o farmie Shermanów. Okazja wydawała się być idealna. Pomysł na badanie w plenerze, gdzie moglibyśmy wykorzystać cały potencjał NITS, szybko wprowadzono w życie. Kilka tygodni później organizacja kupiła rancho Shermanów w Utah. Rodzina za to zainwestowała w małą posiadłość 40 km od farmy. Gwen i czwórka dzieci zgodnie stwierdzili, że nigdy więcej nie postawią na niej stopy. Nawiasem mówiąc, kobieta słowa nie dotrzymała, ale o tym później. A Tery? On nie był tego taki pewien. Urażona duma i powiedzmy sobie szczerze, zwykła ludzka ciekawość. Nie pozwoliły mężczyźnie zapomnieć tak łatwo. Był wściekły i rozgoryczony. Że coś lub ktoś przegoniło go z jego własnej ziemi. Stracił tysiące dolarów, które zainwestował w hodowlę. Cała rodzina od wielu miesięcy nie zaznała w nocy spokojnego snu. Stopnie dzieci znacznie się pogorszyły, a wisienką na torcie były szykany ze strony rówieśników, jako że już wszyscy wiedzieli o dziwnych zjawiskach rozgrywających się na ranczu. Tery nie poddał się tak łatwo. Chciał się dowiedzieć, jaka była przyczyna ich udręki. Postanowił więc przyjąć posadę w NIDS jako zarządca farmy. Organizacja kupiła kilkadziesiąt krów, a Tery dorzucił kilka ze swojego stada. Zwierzęta miały być przynętą. Tery brał aktywny udział w badaniach, często zarywając noce i pomagając w obserwacji posiadłości. Poza tym opiekował się zwierzętami i dokonywał koniecznych napraw. Keleher twierdzi, że już od pierwszego dnia na farmie, kiedy tylko wysiadł z samochodu, poczuł się nieswojo. Dzień był piękny i słoneczny, jednak w powietrzu można było wyczuć dziwne wibracje przyprawiające o niepokój. Tego dnia Terry zabrał grupę naukowców na obchód. Pokazał im dwie martwe krowy sąsiada, które były okaleczone w podobny sposób co i jego inwentarz. Zaprowadził ich też do miejsca, gdzie jak twierdzi zostały zabite trzy psy a także pokazał dziury w ziemi, które pojawiały się niemalże każdej nocy, co poprzedzały latające, kuliste, różnokolorowe światła. Miały 30 centymetrów głębokości i ponad 2 metry szerokości. Keleher zapytał Terego, czy znalazł gdzieś w pobliżu ziemię, którą wykopano. Mężczyzna pokręcił głową. Oczywiście przedstawiciele organizacji nie przyjęli słów Terego bezkrytycznie. Musieli przeprowadzić własne badania i uzyskać namacalny dowód, że na farmie faktycznie mają miejsce zjawiska nadprzyrodzone. Naukowcy podzielili się na dwa obozy. Jedni chcieli użyć całego sprzętu, którym dysponowali, rozstawić sensory na terenie całej posiadłości, które całodobowo przesyłałyby dane do bazy. Drudzy zaś uważali, że mniej znaczy więcej. Zbyt duża aktywność zarówno ludzi, jak i urządzeń na farmie mogłaby tylko odstraszyć ewentualne manifestacje. Terry popierał to drugie podejście, sam miał bowiem niemałe doświadczenie w próbach uchwycenia aktywności na kamerze. Twierdził, że wielokrotnie spędzał noce schowany w trawie, w miarę możliwości bezszelestnie czołgając się w kierunku świateł. Ponoć spędzał godziny na obserwacji, nieraz przemarzając do szpiku kości, by w nagrodę nagrać kilkusekundowe klipy różnokolorowych świateł. Osobiście nie jestem w stanie ani potwierdzić, ani zaprzeczyć jego słowom, gdyż nie udało mi się znaleźć tych materiałów w sieci. Ogólnie jeśli chodzi o sprawę rancza Skinwalkera jest bardzo, ale to bardzo mało zdjęć, które można znaleźć w internecie. Biorąc pod uwagę swoje doświadczenie, Terry zaproponował, aby naukowcy utworzyli bazę z dala od farmy, a nocami zakradali się na jej teren. Zwolennicy pierwszego podejścia argumentowali, że użycie sprzętu jest konieczne, powołując się na badania z Hessdalen w Norwegii. To właśnie tam, w 1984 roku, inżynier Erling Strand przeprowadził 36-dniową obserwację zjawisk świetlnych, z których słynęła dolina. Wykorzystano magnetometr, analizator widma, sejsmograf, licznik Geigera, urządzenie pozwalające na obserwację otoczenia w podczerwieni, no i oczywiście kamery. To właśnie dzięki użyciu sprzętu wyniki badań były wymierne. Ustalono związek pomiędzy pojawieniem się świetlistych anomalii a zaburzeniem aktywności magnetycznej. 53 ludzi było naocznymi świadkami zjawisk, a kilka z nich udało się uchwycić aparatem. Wyniki badań usystematyzowano w zbiorze protokołów pomiaru, tak więc, wbrew sugestiom Terego, postanowiono użyć jak największej ilości sprzętu. Początkiem września 1996 roku Keleher, weterynarz i fizyk udali się na rancho, aby zacząć badania. Nie znamy imion tych dwóch panów, gdyż chcieli pozostać anonimowi. Ich baza mieściła się w przyczepie. Keleher tak pisze o początkach projektu. Naszym celem było zebranie danych dotyczących pola elektromagnetycznego, a także spektrum UV anomalii. Do pomiarów używaliśmy urządzenia skupiającego światło, noktowizorów, analizatorów częstotliwości radiowej, detektora mikrofal, a także kamer noktowizyjnych. Zatrudniliśmy dodatkowo kilku badaczy. W początkowej fazie projektu dwie grupy naukowców robiły obchód wokół posiadłości. Porozumiewano się przy pomocy krótkofalówek. Ich obowiązkiem było uchwycenie jak największej ilości anomalii kamerą. 16 września 1996 roku o 1.30 w nocy Kelleher, Terry i dwóch badaczy zaobserwowali światło nad linią Topoli przez zachodniej granicy posiadłości. Poruszało się w górę i w dół. Początkowo wzięli je za flarę, łunę. Dość szybko zebrani doszli do porozumienia, że źródłem światła nie był helikopter, samolot, gwiazda czy też planeta. Zrobiono zdjęcia, nagrano materiał filmowy, ale z racji oddalenia anomalii widoczna ona była jako punkt. Kelleher przyznaje, że nie było to odkrycie roku, ale dało grupie motywację do dalszych badań. To, o czym opowiadał Terry, działo się na ich oczach. Pomiędzy październikiem a listopadem 1996 roku Badacze co weekend przylatywali z siedziby głównej w Las Vegas do Utah. Zaczęto przeprowadzać wywiady z lokalną społecznością i plemieniem UT. Jak się okazało, jego członkowie na przestrzeni dekad także widywali anomalie świetlne. Sąsiedzi Shermanów, mieszkający poza granicami rezerwatu, popierali stanowisko Indian. Już w pierwszych miesiącach trwania projektu badacze zgromadzili dziesiątki nagrań wywiadów przeprowadzonych z ich udziałem. Najbardziej powszechne były przypadki okaleczonego bydła, kolorowe kule światła i trójkątne obiekty latające. Co ważniejsze, anomalie te nie występowały tylko na farmie Shermanów, ale także na terenach granicznych. Ciekawszą historię do opowiedzenia miał pan Gonzales. Nie jest to jego prawdziwe imię, gdyż chciał pozostać anonimowy. Twierdził, że w 1995 roku znalazł jedną ze swoich krów za ogrodzeniem, choć było ono zamknięte. Zwierzę miało połamane tylne nogi. Czym prędzej pobiegł do domu po koc, aby ogrzać drżące ciało krowy. Przypuszczał, że będzie musiał ją uśpić, żeby dłużej nie cierpiała. Kiedy po kilku minutach wrócił, po zwierzęciu nie było śladu. Szukał jej kilka godzin, zachodząc w głowę, jak mogła uciec z połamanymi kończynami w zaledwie kilka minut. Zrezygnowany wrócił do domu. Jakiś czas później wyjrzał przez okno i dostrzegł krowę leżącą niemalże w tym samym miejscu, gdzie ją zostawił. Jak twierdzi, o mało nie zemdlał z emocji. Wybiegł czym prędzej z domu, tym razem jednak odkrył, że wszystkie cztery nogi zwierzęcia są złamane. Rodzina pana Gonzalesa także wielokrotnie widziała latające obiekty, które unosiły się nad ich farmą, przyprawiając wszystkich o gęsią skórkę. 21 stycznia 1997 roku był wyjątkowo zimnym dniem, więc stary na noc zagonił większość stada do stodoły. W nocy rozpętała się burza śnieżna, a kiedy rano mężczyzna sprawdził co u zwierząt, dostrzegł, że troje z cieląt zostało okaleczonych. Od razu zadzwonił do badaczy, opisując obrażenia. Ci polecili, aby natychmiast skontaktował się z weterynarzem. Minęło kilka godzin, zanim ten dotarł na miejsce. Jedno z cieląt miało odcięte uszy, na powiekach dwóch pozostałych widniały okrągłe ślady, jakby po grubej igle. Na farmę przyjechało dwóch weterynarzy. Starszy z nich upierał się, że był to zwykły atak kojota. Młodszy zaś wyraził powątpiewanie. Po gorącej wymianie zdań pomiędzy lekarzami, zalecono teremu, aby miał oko na stado, gdyż na pewno był to atak drapieżnika. Młodszy weterynarz zachowywał milczenie i uciekał wzrokiem. Jak twierdzi Tery, zdecydowana większość weterynarzy nie chce mieć do czynienia ze sprawami okaleczeń bydła lub z czymkolwiek, co mogłoby zapoczątkować niechciane plotki w lokalnej społeczności i negatywnie wpłynąć na ich biznes. 10 marca Tery zatelefonował do Kelehera. Był bardzo zdenerwowany. Twierdził, że kilkanaście metrów od niego i jednego z naukowców rozczłonkowano cielaka. Był środek dnia, a oni niczego nie usłyszeli ani nie zobaczyli. Kelleher zorganizował prywatny samolot i już po pięciu godzinach zarówno on, jak i pozostali członkowie ekipy byli na miejscu. Jak twierdzi, ciałak wyglądał tak, jakby coś go złapało za wszystkie cztery kończyny i wyrwało je jednocześnie, po czym ułożyło równiutko po bokach ciała. Usunięto wszystkie organy wewnętrzne, a na miejscu zdarzenia nie znaleziono ani kropli krwi. Keleher pisze, najbardziej przerażające w tej scenie był całkowity brak krwi. Jak gdyby olbrzymi odkurzacz wessał każdą jej kropelkę, zarówno z ciała, jak i wokół niego. Szukaliśmy jej najmniejszego śladu na trawie. Nic, nawet kropli. Spojrzeliśmy po sobie o 12 marca około godziny 23 wszystkie psy na farmie zaczęły ujadać. Tery przybiegł szybko do przyczepy, w której znajdował się Keleher i dwaj inni naukowcy. Wyjaśnił, że niepokój zwierząt może wskazywać na obecność drapieżnika w okolicy. Cała czwórka wsiadła czym prędzej do samochodu Terego. Miał wyjątkowo mocne światła w pojeździe, które można było ustawiać pod różnymi kątami. Używał samochodu do nocnych objazdów po olbrzymim pastwisku, kiedy spodziewał się przyjścia na świat cielaka. Zaniepokojone stado zbiło się w ciasne grupki, rycząc. Wszyscy zgromadzeni w tym samym momencie dostrzegli na jednym z drzew dwie kule pomarańczowego światła. Kiedy Tery omiótł to miejsce reflektorami, okazało się, że to światło odbija się od oczu bardzo dużego zwierzęcia siedzącego na drzewie 6 metrów nad ziemią. Terry zatrzymał pojazd 15 metrów od drzewa, złapał za strzelbę, wycelował i wypalił. Jak twierdzi trafił, gdyż widział wyraźnie, jak ciało upada na ziemię. Wszyscy podbiegli ostrożnie do miejsca, gdzie powinno leżeć zwierzę. Nie znaleziono ani śladów krwi, ani ciała. Po półgodzinnych poszukiwaniach natrafili jednak na kilka pojedynczych śladów łap, które, choć ogromne, bardziej przypominały ptasie. Miały bowiem poduszeczki jak u wilka czy psa, ale zakończone były dwoma długimi pazurami. Uwieczniono je kamerą, ale oczywiście tych zdjęć też nie znalazłam. Dalsze poszukiwania nie przyniosły rezultatów, więc badacze wrócili do domu. O spaniu w przyczepie nie było mowy, była za blisko miejsca, gdzie grasowało to zwierzę, i za bardzo się bali. Wszyscy członkowie ekipy zgodnie przyznają, że podczas trwania eksperymentu byli świadkami dziwnych anomalii. Choć odczucia im towarzyszące były mocno subiektywne, doświadczył ich każdy. Chodzi o niewidzialną obecność, która pojawiała się znikąd, roztaczając wokół zapach piżma. Czasem podchodziła bardzo blisko, a kiedy indziej obserwowała zebranych z pewnej odległości. Jednak zawsze towarzyszył jej ten charakterystyczny zapach. Zwierzęta zdecydowanie lepiej niż urządzenia wychwytywały wszelkie anomalie. Psy stały się nieodłącznymi kompanami naukowców, swoistymi biosensorami. W maju 1997 roku zbudowano specjalnie zamknięty wybieg dla czworonogów o wymiarze 25 m na 7. Na krańcach zabudowania postawiono ambony, aby naukowcy mogli obserwować teren. Keleher pisze: Zabudowa i ambony nawiedzane były albo przez uzdolnionych włamywaczy, albo aktywność poltergeista. Drzwi notorycznie same się otwierały, kłódki znikały. A psy biegały luzem poza zagrodą, choć bramka była zamknięta. Znikały nawet mocne kable, którymi zamykano ambonę od środka. Ktoś musiał się nieźle napracować, żeby powstały takie szkody, bez pozostawienia śladów włamania lub najścia. W tym okresie delegowaliśmy grupy stróżów nocnych, aby złapać odpowiedzialnego za zamęt. Tajemnicza aktywność trwała przez miesiąc. Pomimo obserwacji wyszkolonych śledczych, nigdy nikogo nie złapaliśmy. Pewnej nocy jeden z naukowców, przy użyciu okularów noktowizyjnych skanował linię drzew przy granicy z pastwiskiem. Nagle wykrzyknął: Widzę ogromne coś, dokładnie przed nami, przemieszcza się na północ. Po czym dodał: Jest naprawdę olbrzymie. Nie jestem pewien, czy znajduje się za drzewami, czy między nimi, ale blokuje gwiazdy. W tym momencie wszystkie psy zaczęły szczekać, czy to zaniepokojone pod denerwowaniem obecnych, czy też pozaziemską wizytą. Ciężko powiedzieć. Kelleher złapał za aparat o wydłużonym czasie ekspozycji i zaczął robić zdjęcia. Urządzenie miało 40 lat, ale wciąż było sprawne. Jak twierdzi, używali tak przestarzałego sprzętu, gdyż bardziej nowoczesny często zawodził w krytycznych momentach. Jako, że sam nie dysponował okularami noktowizyjnymi, widział tylko czerń. Skupił się więc na zdjęciach. Za to kolega na żywo relacjonował przebieg zdarzeń. Jak twierdzi towarzyszka Lehera, nagle poczuł nieprzyjemny ucisk w skroniach, a coś w jego umyśle wyszeptało: Obserwujemy Was. Wkrótce obiekt zniknął, a on zwinął się w kłębek z przerażenia i był w stanie powtarzać w kółko tylko Jezus Maria, Jezus Maria. Kiedy uspokoił się nieco, jeszcze raz powiedział o tym, co się wydarzyło. Jego zdaniem coś przejęło jego umysł na kilka chwil. 25 sierpnia 1997 roku dwóch badaczy, Jim i Mike, to nie są ich prawdziwe imiona, prowadzili obserwacje w części pola, na której najczęściej obserwowano zjawiska. Po sześciu godzinach spędzonych w całkowitej ciemności, Jim, jako bardziej doświadczony z dwójki, postanowił przeprowadzić mały eksperyment. Jak twierdzi, medytacja i wyciszenie nieraz przyniosły wymierne efekty w prowokowaniu manifestacji. O 2:30 w nocy przenieśli swój sprzęt w inne miejsce. Mieli ze sobą przenośny wykrywacz fal elektromagnetycznych, kamery i okulary noktowizyjne, oczywiście jedną parę. Czego nie rozumiem? Skoro projekt był taki wypasiony, no to nie stać ich było na dwie? W ten sposób obserwacji mogłyby dokonać dwie osoby równocześnie, co tylko zwiększyłoby ich rzetelność. Jim usiadł na ziemi i zaczął medytować. Trwało to jakiś czas. Kiedy w końcu przyznał przed sobą, że prawdopodobnie nie przyniesie to żadnych efektów, zauważył bardzo słabe światło w odległości około 50 metrów. Najpierw pomyślał, że to kawałek szkła, który odbija światło otoczenia. Niemal natychmiast odrzucił tę teorię, gdyż obiekt obserwacji zdawał się rosnąć z każdą chwilą. Jim złapał za kamerę na podczerwień, włożył do niej świeżą rolkę i ustawił migawkę na 30 sekund. Mike założył okulary noktowizyjne. Jasne, żółte światło trwało zawieszone kilkanaście centymetrów nad ziemią i stale się powiększało. Jim, aby lepiej je uchwycić, zmieniał czas naświetlania z 30 na 40, a potem 50 sekund. Jak twierdzi Mike, nie była to kula światła, a trójwymiarowy tunel. Kiedy ten osiągnął średnicę metra, z jego wnętrza zaczęła wychodzić ciemna sylwetka. Rozgorączkowany mężczyzna opisywał partnerowi, co widzi, gdyż zignorował jego prośbę o przekazanie okularów. Postać nie miała twarzy, na oko mierzyła prawie dwa metry, wyszła z tunelu i jak gdyby nigdy nic oddaliła się. Światło zaczęło się zmniejszać, po czym zbladło i zniknęło. Badacze siedzieli w kucki, nasłuchując, zdawali sobie sprawę z tego, że to coś wciąż jest niedaleko. Po upływie 15 minut zabrali część sprzętu i ostrożnie podeszli do miejsca, gdzie zamanifestowało się światło. W ich nozdrza niemal natychmiast uderzył smród siarki i zgnilizny, przeprawiając otorsję. Dokonali pomiarów, ale nie wykryli żadnych anomalii. Po wywołaniu filmu okazało się, że tylko na jednym zdjęciu aparat zdołał uchwycić niewyraźne światło. Typowe. Przez cały rok, od końca lipca 97 do początku lipca 98, na terenie posesji w miejscach największej aktywności rozstawiano kamery, które nagrywały obraz przez całą dobę. Podczas sprawdzania nagrań, naukowcy nie zauważyli żadnych anomalii, aż do 20 lipca. Terry zadzwonił do Kelehera, który w tym czasie przebywał w Las Vegas i poinformował go, że trzy kamery przestały działać. Przypuszczał, że zostały uszkodzone podczas burzy, a więc wybrał się, aby to sprawdzić. Okazało się, że ktoś poprzewracał sprzęt i powyrywał z niego kable. Wszystkie trzy urządzenia były przymocowane do słupa telefonicznego pod różnymi kątami, tak aby razem mogły nagrywać obszar 360 stopni. Kable zabezpieczono rurami PCV i mocną taśmą klejącą. Ponadto każdy z kabli był oklejony taśmą izolacyjną na całej długości. Kiedy Tery z Keleherem dotarł na miejsce, tuba PCV leżała na ziemi powyginana, a kable zostały wyrwane, i choć poprzednio były starannie oklejone taśmą, nie było po niej śladu. Keleher pisze. Nikt, kto, chociaż raz miał do czynienia z odklejaniem taśmy, która smażyła się na słońcu przez kilkanaście godzin, nie powie, że jest to łatwe, szybkie i przyjemne zadanie. Kolejnym naturalnym krokiem było sprawdzenie, co jako ostatnie uchwycono na sprzęcie. Jak się okazało, nic. Kamery jak jeden mąż przestały działać o 8.30 wieczorem. Należy zaznaczyć, że na zewnątrz wciąż było jasno, więc nie powinno być problemu z zobaczeniem wandala. Naukowcy nie tracili jednak nadziei. Około 60 metrów dalej na słupie zamontowano w taki sam sposób trzy kamery, które razem obejmowały obszar 360 stopni i one działały bez zarzutu. Badacze przejrzeli nagrania wielokrotnie, ale niczego nie zauważyli, żadnego zbliżającego się intruza. Zabrano więc materiał do Las Vegas, aby tam specjalista mógł wyostrzyć obraz. Dało to tyle, że ustalono, iż kamery przestały nagrywać, zanim spadły na ziemię bowiem wszystkie trzy czerwone światełka na aparatach zgasły równocześnie. Zagadki, kto zdemolował sprzęt, nie udało się rozwiązać do dziś. W kwietniu 1999 roku Terry Sherman wciąż pracował na farmie, nie ustając w poszukiwaniu prawdy o energii terroryzującej jego rodzinę. Pewnego wiosennego dnia towarzyszyła mu Gwen. Kiedy podjeżdżali furgonetką na podwórko, dostrzegli, że konie w zagrodzie są bardzo przestraszone i przed czymś uciekają. Wyskoczyli czym prędzej z pojazdu i pobiegli w tamtą stronę. Zobaczyli zwierzę, którego nie byli w stanie zaklasyfikować do żadnej im znanej kategorii. Początkowo wzięli go za psa, ale im bliżej podchodzili, tym bardziej utwierdzali się w przekonaniu, że to nie jest jeden z ich pupili. Kaleher pisze. Było to duże i bardzo umięśnione zwierzę o krótkich łapach. Kształtem ciała przypominało hienę, ale miało puszysty ogon. Stwór wyraźnie polował na konie, ale jak dotąd nie wyrządził im większej krzywdy. Duży puszysty ogon zwierzęcia na myśl przywodził Teremu Lisi. Wyglądało i poruszało się tak jak hiena, ale jego głowa była podobna do psiej. Miało krótkie, grube łapy jak dzik. Tery oszacował, że zwierzę ważyło ze 100 kg. Tery, w obawie, że zaraz może ucierpieć jeden z koni, ruszył w tamtym kierunku. Stwór zatrzymał się na moment, jakby dopiero teraz zauważył mężczyznę. Powoli odwrócił się, podbiegł do zagrody i przecisnął pomiędzy szczeblami. Tery był ciekaw, gdzie się uda, a więc nie ustawał w pogoni. Jak twierdzi, zwierzę pokonało jeszcze kilkanaście metrów, po czym rozpłynęło się w powietrzu. Bliscy sąsiedzi rancha Skinwalkera także poświadczają, jakoby widzieli podobnego stwora. Ich opisy pokrywają się starego. W październiku 1998 roku małżeństwo, niestety nie znamy ich imion, wracając nocą do domu zobaczyli mężczyznę, który biegł przez pola z zawrotną prędkością w kierunku farmy. Nie byli w stanie podać jego dokładnego opisu, poza tym, że, cytuję, był ciemny i bardzo umięśniony, biegł z szybkością i gracją olimpijskiego krótkodystansowca. Przez lata spędzone na farmie członkowie NIDS nie zdołali uchwycić jednoznacznych dowodów potwierdzających istnienie zjawisk nadprzyrodzonych na tym terenie, choć sami niejednokrotnie ich doświadczyli. Keleher opuścił stowarzyszenie w 2004 roku i jak twierdzi przez ostatni rok czy dwa nie odnotowano tam żadnych zjawisk, czy to na taśmie, czy to na własnej skórze. Poniekąd żałuje, że nie wzięli sobie zaleceń Terego do serca, uważa, że mniej inwazyjne podejście mogło przynieść lepsze efekty. Sherman porównał ich działania do zamknięcia słonia w składzie porcelany. Wysuwa także teorie, jakoby za intensywnością zjawisk stały uczucia, a przede wszystkim strach rodziny. Naukowcy starali się od nich stronić i podchodzić do wszystkiego na chłodno. Cytuję. Shermanowie nie wchodzili w interakcję z fenomenem, ponieważ tego chcieli. Oni po prostu nie mieli wyjścia. W przeciwieństwie do naukowców z NITS. Podchodziliśmy do sprawy na chłodno. Niemalże agresywne podejście do badania zjawisk mogło odwrócić sytuację na naszą niekorzyść, zakładając, że mieliśmy do czynienia z inteligentną manifestacją. W tym miejscu podam sekretną emotikonkę na dzisiaj. Jest nią kosmita. Badania trwały przez 8 lat, w trakcie których przez farmę przewinęły się dziesiątki naukowców z przeróżnych dziedzin. Można pokusić się o stwierdzenie, że jak dotąd żadnemu nawiedzonemu miejscu nie poświęcono takiej uwagi, a mimo tego doświadczenia rodziny i członków NIDS nie sposób zamknąć w jednej kategorii. Niektóre ze zjawisk były charakterystyczne dla aktywności poltergeista, inne można powiązać z UFO, a nawet kryptozoologią. Nie można więc wrzucić wszystkiego do jednego worka. Wielu zarzucało Shermanom, że wymyślili całą tę historię, aby wyjść z kłopotów finansowych. Należy pamiętać, że zaczęły się one znacznie później, po tym jak kupili farmę, na którą ciężko pracowali. Ich celem i marzeniem było posiadanie własnej ziemi, na której mogliby hodować bydło na sprzedaż, więc po co mieliby sobie rzucać kłody pod nogi, okaleczając źródło dochodu i to w tak okrutny sposób. Tery ponoć nie wiedział o przeszłości rejonu, a jego doświadczenia nie były czymś wyjątkowym i niespotykanym. Setki ludzi brało udział w wywiadach grupy badawczej, gdzie opowiadali o swoich przeżyciach. Większość z nich miało miejsce zanim w ogóle w głowie Terego powstał pomysł o kupieniu farmy. Czy Shermanowie chcieli uzyskać uwagę mediów? I tak, i nie. Początkowo czuli się zbyt skrępowani, mówiąc o wydarzeniach nawet z sąsiadami i przedstawicielami lokalnych władz. Terry jednak poszedł do gazety, kiedy zorientował się, że nikt z jego najbliższego otoczenia nie jest w stanie mu pomóc. Udzielił wywiadu w nadziei, że ktoś dostrzeże jego apel i przybędzie z odsieczą. I tak się stało. Przybyła kawaleria w postaci grupy badaczy z NITS. W 1996 roku Terry postanowił udzielić wywiadu reporterowi Zakowi von Ick z Desert News, drugiemu pod względem popularności czasopismu w Utah. Wbrew pozorom mężczyzna nie ujawnił tam całej prawdy o tym, co się działo na farmie, ale tylko nakreślił sytuację. Associated Press podjęło temat i wkrótce potem gazety na terenie całego kraju rozpisywały się o przypadku Shermanów. Na jednym ze zdjęć Terry pozował przy dziurze w ziemi, która miała być dziełem niewidzialnej energii. Szum medialny przykuł uwagę dwóch badaczy UFO Rayana Laytona i Chrisa O'Brien'a. Jako jedyni dostali pozwolenie od Terego, aby przeprowadzić własne śledztwo na farmie. W tym okresie właściciel jeszcze wierzył, że za wszystkim może stać tajna, militarna organizacja rządowa. Tłumaczył to sobie tak: Jeśli mam rację, to zainteresowanie mediów może zmusić ich do odwrotu. Jeśli nie, może ludzie, którzy znają się na tego typu sprawach, będą w stanie mi pomóc. Kiedy sprawą zajęli się naukowcy z NIDS, postanowili kuć żelazo póki gorące i wykorzystać medialny szum na swoją korzyść. W ten sposób mieli większe pole do manewru, jeśli chodzi o kontakty z lokalną społecznością. Temat był na topie, o tym się mówiło. Ludzie wiedzieli dokładnie, kim są obcy i po co przyjechali. Oczywiście mam na myśli naukowców, a nie kosmitów. Moim skromnym zdaniem, taki rozgłos mógł przyczynić się do tego, że lokalni mieszkańcy najzwyczajniej w świecie zmyślali historię, aby choć na chwilę wkroczyć w ten tajemniczy świat badań nad kosmitami, a może i przy okazji rozpromować okolice. Jeśli taki mieli zamiar, no to odnieśli sukces, gdyż o ranczu mówi się do dziś. Zach von Eich napisał dwa obszerne artykuły dotyczące badań NITS. Zaznaczył, że ich praca jest w zupełności legalna i uzasadniona. Zdementował także plotki, jakoby naukowcy nawiązali kontakt z pozaziemskimi bytami i ludźmi jaszczurkami. Farmerów zachęcano do współpracy i zgłaszania przypadków okaleczonego bydła, argumentując, że wszelkie koszty badań będą na bieżąco pokrywane przez NIDS. Wiemy tak mało na temat ogólnego zarysu fenomenu, że przedstawienie w chwili obecnej jakiejkolwiek konkluzji byłoby żenujące, powiedział rzecznik prasowy grupy. Wyobraźcie sobie, że macie do czynienia z energią, która bardzo wybiórczo podchodzi do tego, komu się ukaże i kiedy. Jeśli więc tworzycie atmosferę pikniku na stadionie, wszyscy mają w rękach hot dogi, hamburgery i grillują sobie w najlepsze, czekając aż pojawi się UFO, w takim wypadku nie wyobrażam sobie, jak zjawiska mogłyby dalej trwać. Po tym oświadczeniu NIDS zakazało wstępu na teren rancha, a także odmówiło dalszych komentarzy, czy to w gazecie, czy w telewizji. W 2002 roku George Knapp, współautor książki Polowanie na Skinwalkera, który ściśle współpracował z NIDS i miał pewne koneksje z prezesem stowarzyszenia, otrzymał pozwolenie na nakręcenie materiału o farmie. Towarzyszyła mu dwójka kamerzystów, Eric Sorenson i Matt Adams. Końcem 2002 roku KNAP otrzymał zgodę na publikację listy zjawisk, które miały miejsce na Ranczu. Organizacja liczyła na to, że odbiorcy przeczytawszy artykuł, dadzą im znać o podobnych miejscach, co umożliwiłoby grupie poszerzenie badań terenowych. Artykuł zatytułowany Ścieżka Skinwalker'a był tak obszerny, że podzielono go na dwie części i opublikowano w gazecie Las Vegas Mercury. Artykuły wygenerowały niemałe zainteresowanie, zarówno lokalne, jak i międzykrajowe, powiada wydawca Jeff Schumacher. Wkrótce po zamieszczeniu ich na naszej stronie internetowej, czytali je ludzie z drugiego końca świata. Artykuł budził zainteresowanie przez długie tygodnie. I tak gazety jedna po drugiej napędzały zainteresowanie odbiorców. W sieci powstały grupy dedykowane historii rancha skinwalkera, a co za tym idzie, mnożyły się teorie spiskowe. Na przykład, twierdzono, że NIDS jest tajną organizacją powiązaną z CIA, na którą przeznaczone są fundusze z przemytu substancji nielegalnych i hazardu. Jeden z samozwańczych badaczy UFO szerzył przekonanie, że NIDS jest tak naprawdę tajną organizacją o nazwie Avery, po polsku ptaszarnia. Wtajemniczeni członkowie mieli zwracać się do siebie tylko pseudonimami takimi jak Sowa czy Pingwin. Ich głównym celem było kontrolowanie i zapobieganie wycieku informacji o pozaziemskich bytach. Niszowa gazeta pisząca głównie o tematyce UFO publikowała brednie wyssane z palca na temat tego, że naukowców odwiedził przybysz z kosmosu i dał im przepis na darmową energię. W 2023 roku bardzo by się taki przepis przydał. Inny autor twierdził, że Rancho było sekretnym laboratorium, w którym dokonywano eksperymentów na ludziach. Innymi słowy i w skrócie: dajcie ludziom strzęp informacji, a oni dorobią sobie do tego 30 tysięcy ideologii. Pomiędzy 1997 a 1998 rokiem badacze z NIDS byli zaangażowani w śledztwo miasta Dulce w Nowym Meksyku. Miały tam miejsce bardzo podobne zjawiska co na farmie Shermanów. Naukowcy zdecydowali więc, że jest to idealna okazja, aby poszerzyć materiał dowodowy, a może nawet uchwycić anomalię kamerą. Dulce to niewielkie, położone na uboczu miasteczko w pobliżu drogi numer 64. Jego populacja to 2000 mieszkańców. Większość z nich to rdzenni mieszkańcy Ameryki. Na jego terenie znajduje się rezerwat Indian Apachów Jicarilla. Na pierwszy rzut oka teren wydaje się być rajem na ziemi, otoczony górami i zapierającym dech w piersiach pięknem natury. Gdy jednak przyjrzymy mu się z bliska, to od razu można zauważyć, jak zrujnowane i zaniedbane jest to miejsce. Budynki popadają w ruinę, a jedynym urozmaiceniem infrastruktury jest hotel i sklep monopolowy. Co nie pomaga w walce z szerzącym się alkoholizmem. Z drugiej strony Dulce zyskało reputację jednego z najbardziej nawiedzonych miast. Przez ostatnie 30 lat to małe, ubogie miasteczko było siedzibą zatrważającej ilości przypadków okaleczeń bydła, aktywności pozaziemskiej, kontaktów z Sasquatch i niezliczonych dziwactw, pisze Kehler. Sasquatch to taki kanadyjski odpowiednik wielkiej stopy. Miasto zasłynęło jednak w latach 70. ze śledztwa Gabe'a Valendesa, młodego policjanta, który niestrudzenie badał przypadki okaleczonego bydła. Miały one miejsce na farmie rodziny Gomez. Dzięki nieposzlakowanej opinii i etyce pracy szybko zasłynął w lokalnej społeczności Apaczów i zdobył ich szacunek. Był znany z tego, że nie bał się podjąć nawet największego ryzyka. Kłopoty na farmie państwa Gomez zaczęły się od pojedynczych przypadków okaleczonego bydła. Zwierzęta w dzień przed wypadkiem zbijały się w ciasne grupki w niewielkiej odległości od domu. Następnego ranka właściciel znajdował krowę, której oczy, uszy, czasem język, ogon, a nawet narządy rozrodcze zostały usunięte. Nacięcia były precyzyjne i przeważnie bezkrwawe. Tak jak w przypadku Shermanów jasne było, że do tego typu zabiegu potrzebna jest pewna doza umiejętności. Dla Manuela Gomeza było oczywiste, że za aktami nie stoją dzikie zwierzęta. Był doświadczonym farmerem, potrafił więc rozpoznać ślady, jakie zostawiają drapieżniki. W niedługim czasie stracił ponad 20 sztuk bydła i zbankrutował. Policjant Waldes w trakcie śledztwa był świadkiem manifestacji pomarańczowych kul, które latały nad określonym terenem. Dzień później dokładnie w tym miejscu znajdowano martwą krowę lub cielaka. Kiedy w Dulce zjawili się naukowcy z NIDS, Waldes od jakiegoś czasu przebywał na emeryturze. Był jednak bardziej niż skłonny w asystowaniu naukowcom. Oczywiście wykorzystano jego poważanie wśród lokalnej społeczności i znajomość terenu. Naukowcy spędzili w miasteczku ponad trzy miesiące, w trakcie których przeprowadzili rozmowy z mieszkańcami. Doszli do wniosku, że podobnie jak na farmie Shermanów, w Dulce ma miejsce niesamowita różnorodność zjawisk. Niektóre z nich pokrywały się w 100%, inne były całkowicie odmienne. A oto niektóre ze świadectw mieszkańców Dulce. Latem 1979 roku Terence Tafoya i Charlie Mundes. Siedzieli na przyczepie samochodu w pobliżu góry Archuletta, odpoczywając po pracy. Około 20.30 nad linią drzew pojawił się dysk o długości około 50 metrów. Poruszał się w całkowitej ciszy. Przeleciał wolno nad ich głowami w niewielkiej odległości, tak, że byli w stanie dostrzec metalowe wsporniki na jego kadłubie i żółte i niebieskie światła. Wisiał nad nimi przez kilka minut, po czym odleciał zawrotną prędkością. Wysoki rangą przedstawiciel z plemienia Apaczów odpowiedział o zdarzeniu, które miało miejsce w 1996 roku około 23.30. Dziewięciu ludzi w dwóch samochodach wracało z meczu. Noc była jasna, księżyc w pełni. Zobaczyli w oddali olbrzymich rozmiarów platformę gazową, a przynajmniej za nią ją początkowo wzięli. Kiedy zbliżyli się do niej, odkryli, że w rzeczywistości był to obiekt latający, który w bardzo szybkim tempie zbliżał się do pobliskiej góry. Jeden z uczestników zajścia wyjął telefon, chcąc zadzwonić po pomoc i oddział ratowniczy. Był przekonany, że to samolot za moment rozbije się na jego oczach. Dosłownie w ostatnim momencie obiekt odbił w górę, przeleciał nad wzniesieniem i zniknął w oddali. Sheila Brumberg wracała z pracy około pierwszej w nocy. Na ganku zobaczyła swojego kota, a więc ucieszyła się, że zwierzę chciało ją powitać. Wzięła je na ręce, ale w tym momencie zaczęło syczeć, wyrywać się i drapać ewidentnie czymś zaalarmowane. Odwróciła się, ale niczego nie dostrzegła. Kot w dalszym ciągu się wyrywał. Puściła go więc, on schował się pod krzesłami. Intensywnie wpatrywał się w jeden punkt, a więc powiodła w jego kierunku wzrokiem. Jak twierdzi, ze strachu prawie wyskoczyła z własnej skóry. W pobliżu stała postać tylko zgoła przypominając ludzką. Kobieta wiedziała jednak, że to nie człowiek. Jego skóra była całkowicie szara i pomarszczona. Nie miał na sobie ubrań. Szyla wbiegła do domu i zamknęła drzwi na klucz. Kiedy w końcu zdobyła się na odwagę, aby spojrzeć przez okno, po postaci nie było śladu. Latem 1993 roku Wayne Gonzalez robił konny obchód swojej ziemi. Kiedy nagle zobaczył, jak z pobliskich zarośni wybiega jakiś stwór. Poruszał się na dwóch nogach, ale całe jego ciało porostało gęste włosie. Miał ponad dwa metry wysokości i poruszał się z niebywałą prędkością. Trzy psy, które miał ze sobą, zamiast ruszyć w pogoń, schowały się pod koniem piszcząc. Naukowcy ponadto zdołali zebrać dziesiątki pisemnych zeznań świadków, którzy widzieli kuliste światła. Niestety nie jestem w stanie przytoczyć wszystkich ich zeznań, ale tych, którzy chcą zgłębić temat, zachęcam do szerszego zapoznania się ze sprawą. Emerytowany nauczyciel i entuzjasta zjawisk paranormalnych John Hicks wziął na swoje barki dokumentowanie doświadczeń lokalnej społeczności, której częścią byli Shermanowie. Jak twierdzi, pierwszy zarejestrowany przypadek UFO w moim archiwum miało miejsce w 1951 roku. Obiekt był podłużny jak cygaro, leżał na ziemi w środku dnia i był zaobserwowany przez 30 uczniów i ich nauczyciela z odległości około 10 metrów. Hicks przeprowadził wywiady ze wszystkimi członkami zdarzenia i doszedł do wniosku, że ich świadectwa były spójne. Sprawa pana Hicksa jest o tyle interesująca, że zapoczątkowała wieloletnią przygodę. Zaczął zbierać dane dotyczące rzekomych doświadczeń pozaziemskich, przeważnie kontaktował się ze swoimi informatorami telefonicznie, a później odwiedzał ich w domu. Nigdy nie zdradzał ich prawdziwej tożsamości, dzięki czemu zyskał sobie opinię godnego zaufania. W jego zbiorze znajduje się ponad 400 spraw godnych uwagi, które zostały wybrane z kilku tysięcy pomniejszych incydentów, w skład których wchodziły między innymi dziwne światła na niebie. Jego baza danych jest mocno okrojona z tego względu, że po prostu nie ma czasu na prowadzenie śledztwa tych mniej spektakularnych spraw. Jak twierdzi, dotarł do dokumentów z XVIII wieku, które mogą wskazywać na to, że fenomen już wtedy był obecny na terenie Unita Basin. Cytuję. Ojciec Escalante mógł zobaczyć UFO, kiedy był tutaj w 1776 roku. Zapiski z podróży wskazują na to, że zarówno on, jak i jego towarzysze zaobserwowali dziwne światła na niebie w pobliżu El Rey. Czy za obserwacją nietypowych zjawisk na ranczu Skinwalkera i w okolicy mogły kryć się zaburzenia psychiczne? Naukowcy z NIDS wzięli także taką możliwość pod uwagę. Zanim przystąpili do badań i wywiadów, zapoznali się z literaturą dotyczącą stanów fatygi wywołanych stresem, paranoją udzieloną, a także psychopatologią i halucynacjami. I choć zaplecze teoretyczne zespołu było bogate, to pozostawało właśnie w tej fazie. Subiektywnej obserwacji anomalii zachowań, co, ośmiele się dodać, nie prowadziło do donikąd. Nie poddano członków zespołu, rodziny Shermanów czy też innych świadków, z którymi przeprowadzano wywiady, żadnym testom psychologicznym, które mogłyby wskazać na predyspozycję do konfabulacji czy też celowego zniekształcania rzeczywistości. A nawet jeśli by takowe przeprowadzono, to nie można by tutaj mówić o rzetelnej analizie. A to chociażby ze względu na długość badań. Naukowcy musieliby podejść do każdego przypadku indywidualnie, a pamiętajmy, że było ich setki. Innymi słowy, nawet jeśli świadek miał jakieś zaburzenia psychiczne, to do postawienia diagnozy potrzebne byłyby szczegółowe i czasochłonne wywiady, a na to nie było ani środków, ani odpowiedniego personelu. Czyli pomysł dobry, ale spalił na panewce. Kehler wysuwa teorię, jakoby za zjawiskami miały stać zwykłe czynniki takie jak zaburzenia pola elektromagnetycznego, wstrząsy sejsmiczne czy też inne zjawiska, które jakoś wpływałyby na pracę mózgu, zaburzając jego pracę i powodując halucynacje. Michael Geringer i John Deere są twórcami najbardziej znanej teorii o czynnikach środowiskowych wpływających na ludzkie postrzeganie Tectonic Strain Theory w skrócie TST. Badacze opublikowali swoje prace, skupiając się na związku między niewielkim naprężeniem tektonicznym i sejsmicznym, a relacjami dotyczącymi latających anomalii, takimi jak światła, inaczej orby, pisze Kehler. TST zakłada, że elektromagnetyczna energia, wyzwalająca się podczas naprężenia sejsmicznego, czasem manifestuje się w postaci świateł. Może także wchodzić w interakcję z ludzkim mózgiem poprzez emitowanie niskich bądź ultra niskich częstotliwości i wywoływać tym samym halucynacje. Badacze NIDS zainspirowani pracą Geringera i Dera przy użyciu bazy wstrząsów sejsmicznych starali się znaleźć korelacje pomiędzy zjawiskami. Prześledzili dane z 10 lat, skupiając się na 300-kilometrowym obszarze wokół Rancha. Nie znaleźli żadnych powiązań. Przetestowano wodę pitną w okolicy pod kątem obecności substancji halucynogennych. Wynik był negatywny. Skatalogowano także florę z okolicy, aby wykluczyć obecność roślin trujących lub psychogennych i nic. Oczywiście do wachlarza teorii dochodzą także interakcje z pozaziemską inteligencją, przenikanie się światów czy kontakt ze Skinwalkerem. A jak było naprawdę, tego raczej się nie dowiemy. I na tym moi drodzy kończymy dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Spotkajmy się w sekcji komentarzy i wymienimy przemyśleniami. Jeśli podoba Wam się tematyka kanału i chcielibyście wziąć aktywny udział w jego rozwoju, rozważcie proszę włączenie funkcji wspierania. Czekają tam na Was dodatkowe materiały, a jeśli ta opcja wypali, planuję w przyszłości robić także livey. Zachęcam Was do subskrybowania kanału i zapoznania się z innymi moimi filmami. Będę wdzięczna za łapki w górę, jeśli spodobał Wam się dzisiejszy materiał. A tymczasem do usłyszenia w następnym filmie.